Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie na portalu VideoTesty.pl i dzisiaj zapraszam Was na recenzję komputera. To jest to cudo tutaj na niebiesko podświetlane. Komputer Zbox Sphere, seria należąca do chyba jednych z najbardziej designerskich. Swoją drogą jestem ciekawy, gdyby nie tytuł. Ciekawe, kto z Was by się domyślił, że w tym może kryć się cały komputer. Design jest jedną z bardziej charakterystycznych dla tego komputera cech. Co jeszcze? Zapraszam na test. Model komputera tutaj, no jak widać, jednoznacznie nawiązuje do tego, jak on jest wykonany. Całość ma taki bardzo sferyczny charakter, niemalże idealna kulka. Natomiast nie całkiem, ponieważ jeżeli sobie obrócimy go bokiem, widzimy tutaj pewnie jednak elementy krawędziowe. No i co tutaj mamy? Tutaj mamy przede wszystkim tył. Tył naszego Zboxa, który w zasadzie skrywa większość portów. Jest to czytnik kart pamięci, 4 w 1, włącznik, wyłącznik urządzenia, wejście do zewnętrznego zasilacza sieciowego. To jest konstrukcja oparta o procesor Intela i5-4200U. Jednostka mobilna, pobór mocy tutaj przez całe urządzenie będzie niewielkie. Ile dokładnie zmierzymy sobie oczywiście. Wejście mikrofonowe, wyjście słuchawkowe, standardowe 3,5 mm mini jack. Dalej mamy port HDMI oraz DisplayPort. One jak widzicie są zresztą opisane, więc pomylić ich nie można. Aż 4 USB 3.0 Super Speed, 2 USB w standardzie 2.0. Wejście do karty sieciowej, otwory wentylacyjne. Urządzenie jest dosyć dobrze wentylowane, to muszę przyznać. Natomiast na boku mam kolejny port USB w standardzie 2.0, to jest tak jakby prawa krawędź naszego Zboxa Sphere, a z kolei po przeciwnej stronie tego dodatkowego portu USB mamy zabezpieczenie umożliwiające nam po prostu zabezpieczenie komputera. Całość opierać się powinna prawdopodobnie na 5 nóżkach. Dlaczego mówię prawdopodobnie? Ponieważ jak widzicie 4, to jest jedna rzecz. Jest tutaj wycięcie takie samo, w których są te 4 nóżki, na których całość stoi. Nóżki są stosunkowo wysokie, gumowe, a tu widzicie przy okazji otwór wentylacyjny, którym powietrze chłodne dostaje się do komputera, przez który widoczny jest również wentylator. Tutaj niestety nóżki nie ma, w efekcie czego cały Zbox dosyć łatwo lata. No i sytuacji niestety nie poprawia obecność nawet podłączonych z tyłu przewodów, także tutaj jest to jeden z elementów, który decyduje o tym, że wykonanie Zboxa Sphere jako pierwszego Zboxa zaliczam na minus i to dosyć poważny. Dlaczego? Drugim powodem jest kwestia pokrywy. Górna pokrywa, która jest jednocześnie pełni rolę dostępu do wnętrza urządzenia, po prostu lata. To jeszcze też nie byłby jakiś mega znaczący minus, całe wykonanie, gdyby nie kolejny element, a mianowicie podczas pracy przenosi to po prostu niepotrzebnie drgania i muszę przyznać, że korzystając z tego Zboxa troszeczkę było to irytujące, kiedy wieczorami te drgania niepotrzebnie i hałas tego urządzenia był przenoszony po tak małym komputerze, no i o stosunkowo niewygórowanych parametrach technicznych, bo ja przypomnę, że tu jest jednostka oparta o okłady mobilne, no oczekiwałbym przede wszystkim też ciszy, tak żeby można z tym komputerem sobie bez problemu w nocy popracować. Niestety tak nie jest. Zbox Sphere, ten, który dotarł do testów, jest w wersji plus. Wersja z plusem Zboxów oznacza, że mamy tutaj kompletnie przygotowany do pracy komputer bez systemu operacyjnego, ale z zainstalowanym dyskiem i pamięcią. Może to się Wam wydać dziwne, ale Zboxy dostępne są w dwóch wersjach, z plusem oraz bez. Te wersje bez plusa nie posiadają pamięci RAM oraz nie posiadają dysku. Te możemy zainstalować samodzielnie. Wersje z plusem są dla osób, którym nie chce się w to bawić i chcą mieć gotowy do pracy komputer. Co tutaj mamy? Otworzymy sobie tą pokrywę. Widzimy przy okazji wnętrze komputera. I co tutaj mamy? No przede wszystkim jest to procesor Intel Core i5-4200U, czyli ta wersja mobilna. Bazowe taktowanie zegara wynosi 1,6 GHz, natomiast w trybie turbo to jest aż 2600 MHz, czyli 2,6 GHz. Konstrukcja dwurdzeniowa, 3 MB podręcznej pamięci cache. Grafika oczywiście zintegrowana i jest tu już Radeon HD 4400. Może więc ten komputer być dosyć łakomym kąskiem dla osób, które szukają niedużego rozwiązania, ale które też pozwoli na uruchomienie niektórych gier sieciowych, chociażby typu free to play. Również sprawdzimy, jak będzie całość wyglądała. Co do pamięci, mamy tutaj jedną kość, zaraz może to od razu ją wypnę, żeby pokazać Wam, że również jest drugi slot do dyspozycji. To są oczywiście pamięci typu DDR3 taktowane 1600 MHz. Z uwagi na to, że mamy tutaj jedną kość, one działają oczywiście w trybie single channel, w układzie jednokanałowym. dysk Samsunga o pojemności 500 GB. Jego wydajność również była przeze mnie przetestowana, także to też sobie zobaczymy. Oprócz tego, to co się chwali, to chwali się moim zdaniem bardzo, to jest obecność karty Wi-Fi, ale już dwuzakresowej, także bez problemu możecie łączyć się zarówno z sieciami 2,4 jak i 5 GHz. Ja przez cały czas testów byłem połączony właśnie tutaj na sieci 5 GHz. No i oczywiście standardowa karta sieciowa gigabitowa, natomiast jej wydajność pozostawia trochę do życzenia, jako że nie będziecie widzieli tych testów syntetycznych, bo nie chcę Was po prostu zanudzać. Zobaczycie, jak sprawdza się to w praktyce na naszym portalu. Link oczywiście do pełnej wersji tekstowej znajdziecie w opisie. Serdecznie zapraszam do klikania. Co do wymiarów, to kiedy cała konstrukcja Zboxa Sphere jest kompletna, ten ma 154 na 154 na 161 mm. Żeby niepotrzebnie nie przedłużać, przechodzimy sobie od razu do testów praktycznych. Na początek pójdzie pomiar ciśnienia akustycznego w spoczynku, czyli zobaczymy, jak głośny jest Zbox Sphere, kiedy komputer jest nieobciążany, oraz pobór mocy. Pobór mocy już widzicie na bieżąco. Podczas takiego, powiedzmy, normalnego użytkowania, przeglądania internetu, kiedy cały zestaw nie jest obciążany, ten w tej chwili wynosi około 11,5 W. On oczywiście się waha, maksymalnie może podskakiwać do około 19 W podczas normalnego korzystania. Sobie możemy zobaczyć jakiś na przykład ranking frytownic. Lubicie frytki? Ja lubię frytki. Mam informację, kto ile frytownic sprzedał. No i zobaczcie, pobór skacze sobie, on jest bardzo niski. 12 W to jest naprawdę niedużo. Myślę, że to jak najbardziej na plus dla tego urządzenia. Ostatnio była wada, także teraz plus, niski pobór mocy. On jest również niski podczas obciążania, ale to oczywiście nie zostawię Was w tej niepewności i zobaczymy sobie, ile zostanie prądu pobrane maksymalnie podczas gry. Tak, dokładnie będę grał na tym Zboxie, to zaraz, całkiem niedługo, w jedną z popularniejszych gier sieciowych, War Thunder, myślę, że znana. Natomiast lecimy z kolejnym minusem. W zasadzie kolejny jak kolejny to będzie po prostu uzupełnienie tego, o czym mówiłem wcześniej, a mianowicie głośność pracy i dosyć irytujące, niepotrzebne wibracje z uwagi na właśnie gorsze wykonanie. Nie wiem, na ile będzie to słyszalne, dlatego odepnę trochę mikrofon i posłuchajcie, jak Zbox pracuje. Na razie tak organoleptycznie, bez sonometru. I teraz posłuchajcie, co się stanie, kiedy wystarczy, że dotknę właśnie tej sfery górnej obudowy. Różnica jest słyszalna od razu. Dlaczego? Uważam, że jest to kwestia właśnie wykonania, a nie na przykład takiego charakteru urządzenia, ponieważ dotykając części, która jest na dole, która nie ma opcji, żeby drgała, takiego efektu praktycznie nie ma. Cały czas zostajemy z komputerem nieobciążanym. Teraz sonometr już jest aktywny, umieszczony w odległości 30 cm od Zboxa na jego wysokości. Ja, no tutaj zresztą macie potwierdzenie, że ten pobór skacze tak gdzieś maksymalnie do 19 W, kiedy komputer jest nieobciążany. Ja teraz się wyciszam i zobaczmy, jak wygląda głośność pracy tego urządzenia. To 29,4 dB to była ta wartość najniższa. Oczywiście też musicie brać pod uwagę, że gdyby nie te dodatkowe drgania, byłoby bardziej spokojnie. Natomiast to jest cicho. Teraz zanim przejdziemy sobie do oceny, w zasadzie jak Zbox nadaje się do gier, czyli do War Thunder, na początek kilka wyników z testów syntetycznych, które przeprowadziłem dla Was wcześniej. Nie przejmujcie się, jeżeli coś nie będziecie dokładnie widzieli albo za szybko przelecę, to jest tylko pokazanie, co zostało zrobione, ponieważ te wyniki są dostępne na naszym portalu, link w opisie, a także dodam tutaj zaraz adnotację, żebyście nie musieli szukać daleko. Na pierwszy ogień Fire Strike, czyli test karty graficznej i tutaj wynik ogólny 533 punkty, natomiast jeżeli chodzi o sam wynik cząstkowy 577 punktów dla karty graficznej. Dalej mamy wyniki z AttoDisk Benchmark, czyli ocena wydajności dysku, no z uwagi na to, że mamy tu 2,5-calową konstrukcję 5400, wyniki odczytu zapisu na poziomie 90 MB na sekundę są jak najbardziej dobre, prawidłowe i w normie, tutaj nic więcej nie trzeba było się spodziewać. Ocena wydajności procesora, tu mam jednostkę dwurdzeniową, dodatkowo konstrukcja mobilna, no i wynik na poziomie 199 punktów w Cinebench 15 jest też wynikiem, którego należało się oczekiwać, on się nie wychyla ani w jedną, ani w drugą stronę, także jakiejś tragedii nie ma. Przy okazji zrzut właśnie z programu. Lecimy sobie dalej, wyniki pamięci. Pamiętajcie, że tutaj jest jedna kość i ona działa po prostu w trybie pojedynczym, jednokanałowym, stąd i wyniki też to odzwierciedlają. Informacja potwierdzająca zresztą ten fakt oraz traktowanie. I chyba najbardziej kompleksowy test, test syntetyczny, który oddaje nam wydajność całej platformy, czyli PC Mark 8. To jest ten podtest Home, który oceniam wydajność komputerów, bo oczywiście nie tylko jakichś maszyn mobilnych, w takim kompleksowym ujęciu do zastosowań domowych, czyli trochę multimediów, troszeczkę gry. No i tutaj wynik 2057 punktów. On będzie porównany z wcześniej przeprowadzonymi testami innych urządzeń, również Zboxów. Lecimy sobie test internetu. Tu, moi drodzy, dosyć ciekawa sytuacja. Na początek idzie połączenie sieciowe po przewodzie. No, oczywiście z krętką kategorii 5E, komputer podłączony bezpośrednio z routerem, parametry łącza 100 megabitów na sekundę download, upload 4 megabity. No i widzimy, że te wyniki trochę odstają od tego, co normalnie uzyskuje oraz uzyskuje na innych komputerach, ponieważ 62 megabity prędkości pobierania to jest trochę za mało. Normalne prędkości, jakie uzyskuje, około 94 megabitów na sekundę. Jeszcze gorzej sprawa wygląda, jeżeli chodzi o połączenie bezprzewodowe. Tutaj mamy prędkości dochodzące do 30 megabitów na sekundę. Natomiast pamiętajcie, że to jest Wi-Fi i ta wartość na dobrą sprawę jest wynikiem całkiem dobrym. Tym bardziej, że ping nie był duży i nie było dużej różnicy w pingu pomiędzy jedną a drugą, że tak powiem, pomiędzy jednym a drugim testem. Tutaj przy okazji ustawienia testowe War Thunder, wynik ostateczny, zaraz zobaczycie, jak to się przekłada na realną wydajność w grze. No ok, moi drodzy, i ruszamy do boju. Mapa Stalingrad, atak na cele naziemne, to jest normalnie rozgrywka, już nie test, sobie można polatać ładnie. Tak, co do ustawień graficznych, no to tutaj oczywiście nawet nie ma co się łudzić, że ustawienia są wyższe niż niskie, ponieważ są najniższe dostępne ustawienia szczegółowości grafiki, natomiast FPS-y mierzy wbudowaną konsolą. Ona tutaj... będzie trzeba do góry sobie odlecieć. Pokazuje niestety dosyć małe cyferki, nie wartości, tylko cyferki. Natomiast jeżeli chodzi o ilość generowanych klatek na sekundę, no to w tej chwili ta waha się w granicy 35, czyli dokładnie wychodzi taka, powiedzmy, średnia wartość z tego, co nam test syntetyczny pokazywał. Sorry, tak dobrze w tą grę nie latam. Lecimy sobie do tych celów. Dopiero się uczę tej gry. W sumie tam coś ominąłem. Zobaczymy, jak to wygląda. O, teraz mnie ścigają. Tu ich trochę jest. No, tam na dole też coś mamy. To z trochę większej może odległości. I do góry zbijamy się. Dobra, coś tam zniszczyłem. A ten dalszy. Czyżby się rozwalił? No to niestety wygląda. Ilość generowanych klatek na sekundę oscylująca wokoło granicy 30 kilku jest jak najbardziej wartością wysoce akceptowalną dla takiego komputera. Trudno tutaj oczywiście mówić o w pełni komfortowej rozgrywce, natomiast grać się da, mieliście okazję to zobaczyć, a przy okazji na watomierzu wyświetlanie jest pobór mocy, on dochodzi tutaj do maksymalnych wartości, czyli do 30 W. Jak głośny jest Zbox podczas takiego użytkowania? Są mamy tu umieszczone w odległości 30 cm od Zboxa. Cały czas to jest ta sama rozgrywka, czyli cały czas na Zbox jest obciążanie. Ja się teraz wyciszę i zobaczmy, jakie wartości wskaże nam sonometr. ...34 dB, no i niżej nie chce iść, także różnica, jak widzicie, jest dosyć duża, dodatkowo potęgowana przez te drgania. o których wspominałem. No i to już cicho nie jest. Powiem Wam szczerze, że spodziewałbym się po urządzeniu tak małym jednak wyższej kultury pracy. Natomiast pamiętajcie, że to jest praktycznie pod maksymalnym obciążeniem. To nie jest konstrukcja stworzenia do grania i podczas na przykład korzystania z multimediów, oglądania jakiegoś filmu, oczywiście ten hałas jest mniejszy. No i czas już na kilka słów podsumowania. Będę dosyć krótko i treściwie. Przede wszystkim zacznę od tego, że Zbox Sphere jest konstrukcją, która zrobiła do tej pory z tych wszystkich komputerów z Otaka na mnie najgorsze wrażenie. Przede wszystkim z uwagi myślę na wykonanie, które moim zdaniem miało zadziałać dobrze, miał być taki styl wyjątkowy. Styl jest, ale niestety ucierpiało na tym wykonanie, co wychodzi chociażby w praniu podczas normalnego, codziennego użytkowania. Ten nóżki ma tendencję do odklejania się, przez co Zbox zrobi się niestabilny. Mało tego, stosunkowo źle spasowana górna pokrywa powoduje dodatkowo przenoszenie drgań, które wpływają negatywnie oczywiście na głośność pracy urządzenia. Co do wydajności, bo myślę, że tutaj większość osób to oczywiście zainteresuje. Te pełne wyniki pokazują nam, że ta konstrukcja w zupełności poradzi sobie bez problemu z materiałami, nawet w rozdzielczości 4K, jeżeli oczywiście chodzi o materiały wideo, nie wspominając już tutaj o tradycyjnym Full HD, więc dla zastosowań multimedialnych, dla osób, które chcą sobie takiego Zboxa postawić jako centrum multimedialne przy na przykład telewizorze, tak, czy jakimś wzmacniaczu audio i tak dalej, dodatkowo będą mieli fajny design. Ta wydajność w zupełności wystarczy. Co ciekawe, jako pierwszy komputer był testowany również na grach, tak tutaj mówię o War Thunder, grze online, free to play, w którą może zagrać każdy i miło się zaskoczyłem, ponieważ tych słabych wyników, testach syntetycznych, dało się w tą grę grać i te 35 klatek na sekundę to była wartość grywalna, tym bardziej, że nie było dużych spadków. Bardzo rzadko zdarzało się, że wartości spadły poniżej 25 fps-ów. Oczywiście nie mogę mówić o grze w pełni komfortowej, bo bym po prostu Was okłamał, natomiast grać się jak najbardziej daje. Jeżeli weźmiemy tutaj konstrukcję gier, czy konstrukcję tytuły starsze, jeszcze niższą rozdzielczość, no to uzyskujemy maszynę, na której sobie bez problemu okazjonalnie, zaznaczam okazjonalnie, pogramy. Jeżeli chodzi tutaj o wydajność sieci. Tutaj ja zwróciłem na to dużą uwagę, ponieważ niestety trochę się zawiodłem. Mimo że ta konstrukcja posiada gigabitową kartę sieciową, mówię tutaj oczywiście o normalnej RJ45, tak, na złącze RJ45, 60 parę megabitów na sekundę to jest trochę mało i ping był dosyć wysoki. Normalnie na komputerach osiągam pingi w granicy 6-8 milisekund na tym samym serwerze oczywiście do pingowania i prędkości na poziomie 40 kilku megabajtów na sekundę, megabitów na sekundę. Także te 60 parę kontra 94 megabity jest to niestety są to wartości niestety odczuwalne. Jeżeli chodzi o Wi-Fi jest dobrze, jest karta dwuzakresowa, ping nie odbiega w zasadzie od tego, co było po przewodzie, natomiast te prędkości są niższe, ale ja jeszcze raz mam na uwadze to, że cały czas mówimy tutaj o Wi-Fi, więc jest ok, jeżeli o to chodzi. Ta konstrukcja jest z pewnością dla osób, które przede wszystkim szukają centrum multimedialnego i designu. Jeżeli zależy Wam na ciszy, to nie jest konstrukcja dla Was, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, jeżeli zależy Wam przede wszystkim na wydajności, to również nie jest konstrukcja dla Was, ponieważ Zotac ma tutaj w swojej ofercie konstrukcje, które uzyskiwały wyniki wyraźnie lepsze od tego, co dzisiaj pokazał Zbox Sphere. Moim zdaniem ta konstrukcja zasługuje na 4 gwiazdki, więcej niestety z uwagi na minusy, których producent się tutaj ustrzegł, dać nie mogę. Tym bardziej, że cały czas mam tutaj z tyłu cenę za sobą tego urządzenia, w sensie w głowie, w myśli. No i to nie jest cena, którą można zaliczyć do jakichś bardzo atrakcyjnych i wolałbym szczerze mówiąc tutaj konstrukcję lepiej dopasowaną. Mimo tego oczywiście, że jest to wersja z plusem, że mamy tutaj już dysk, mimo tego, że mamy tutaj pamięci. 8 GB w dwóch kościach moim zdaniem powinno być minimum dla tego typu konstrukcji, chociażby jeżeli chodzi o pamięci, no i całość przydałoby się zdecydowanie lepiej spasować i rozwiązać dostęp do tego. Moi drodzy, to jest na tyle w tej recenzji. Ja jeszcze raz zapraszam Was do pełnej wersji tekstowej, gdzie znajdziecie wszystkie wyniki przeprowadzonych przeze mnie testów. Będą również zdjęcia tego Zboxa. A jeżeli macie jakieś pytania, zapraszam na nasze forum technologiczne videotesty.pl/forum. Tam chętnie udzielimy odpowiedzi. To jest na tyle. Dziękuję Wam za ten film i do zobaczenia w następnych odcinkach.